Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, dobry wieczór, nazywam się Patryk Łopatko, chciałem wam przedstawić moją rozkminę na temat słów nie umiem gotować. Rozumiem, że można nie umieć gotować, no też można się uważać za taką kalekę, ale myślę, że to wtedy ktoś bardzo przesadza, bo spójrzcie chociażby na ten przepis, gdzie robimy zwykłe naleśniki, nie robimy nic trudnego, bo gotować zależy co. Taka teraz myśl mnie naszła, że jeśli gotujemy coś trudnego, to wiadomo, że możemy nie umieć tego zrobić, ale mówiąc, że nie umiemy w ogóle gotować, to bez sensu. Uważam, że to jest nieprawdziwe stwierdzenie. Tak ja to odczuwam, gdzie ja lubię gotować i bardzo to robię to codziennie w sumie. Chodzi mi o to, że może nie umiesz gotować i zrobić nie umiesz kaczki, ale na pewno nie mówisz, że nie umiesz w ogóle gotować, bo naleśniki zrobić pewnie umiesz, czy jajecznicę, czy cokolwiek. I o to mi chodzi właśnie w tym całym filmie. To, co widzicie na ekranie, nie jest w jakiś żaden sposób programem kulinarnym lub też filmem kulinarnym, gdzie ja wam pokazuję, jak zrobić naleśniki, chociaż tak to wygląda, ale nie jest to jakiś profesjonalny film, po prostu ustawiłem sobie kamerę, nagrywałem to, żeby pokazać wam coś tam, co robię dzisiaj akurat. No, jak widzicie, bardzo prosty przepis, dwie szklanki mąki, dwie szklanki mleka, potem mąki troszkę więcej, do tego proszek do pieczenia, do tego cynamon, rodzynki, jeśli lubicie, jeśli macie. Ogólnie podstawą jest mąka, jajko, mleko, proszek do pieczenia, cukier, żeby były troszkę słodsze i w ogóle, ogólnie amerykańskie mają jeszcze roztopione masło, które można oczywiście dodać. Ja nie dodaję. Smażę to wszystko na patelni bez oleju, więc w ogóle nie, bo nie trzeba po tym. No trzeba umyć patelnię, ale nie trzeba z nią walczyć, bo nic się nie przypala i ogólnie bardzo przyjemne są te placuszki, więc polecam serdecznie. Nie mówcie, że nie umiecie czegoś takiego zrobić, bo jak widzicie, wszystko jest kurczę bardzo proste na tym filmie. Wszystko widać idealnie jak na dłoni. Nie mów, że nie umiesz gotować, bo po prostu nie umiesz zrobić czegoś trudnego, ale gotować to myślę, że zrobiłbyś coś tam do jedzenia, nie? Jeszcze kiedyś to rozwinę, jak wszystko bardziej złe, zrobię muzyka zrobiona, bardzo mi się podoba. Możecie się z nią zaznajomić dokładniej, bo jest jeszcze na kanale, osobno wrzucona na SoundClouda i w ogóle wszędzie, jak będziecie jej szukać, to znajdziecie bez problemu, wystarczy spojrzeć w opisy filmów i tam wszystko znajdziecie. Dobra, nie wiem, czy zobaczycie cały ten filmik, jak ja robię te naleśniki. Myślę, że tak, bo nie wiem jaki jest długi, nie wiem jak długo zajęło mi to gadanie i w ogóle. Wszystko wrzucamy do miski, miksujemy i potem smażymy na patelni bez oleju, tak jak mówiłem, i wszystko jest cacy. Ogólnie to by było na tyle. Ja będę się z wami chyba żegnał już na dzisiaj totalnie i nie wiem, czy zobaczymy się jeszcze dzisiaj, chyba że jakaś wena mi wpadnie. Głupio mi jest prosić o to, żebyście komentowali, subskrybowali i udostępniali ten materiał, bo czuję się wtedy trochę głupio, to jest dla mnie takie proszenie i mówienie o tym, żebyście to robili. Byłbym bardzo wdzięczny za komentarze, za udostępnienie tego, tam pokazanie znajomym i w ogóle i takie tam, wiecie o co chodzi. Nie, jak wam się podoba, to możecie pokazać to komuś jeszcze, bo ja bym był wtedy, bardzo bym szczęśliwy, gdyby więcej osób to widziało. Gdyby był jakiś odzew w związku z tym wszystkim, co ja tutaj mówię, co ja nagrywam. Jeszcze nie wiem, czy to będzie w ogóle jakakolwiek forma vloga, jaka to będzie forma tych filmów, bo myślę, że to się dopiero ukształtuje z czasem. Jak na razie będę wrzucał, tak jak powiedziałem, jakieś filmy krótkie codziennie, może nie codziennie. Jak coś mi przyjdzie do głowy, to będę czymś opowiadał, będę to nagrywał. Nie wiem, może czasem same audio, chociaż raczej nie. Lecę, bo nie wiem. Lecę, bo tutaj gadam jakieś pierdoły. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i nara w ogóle, cześć, po prostu cześć, nie?